Kronika Kozienicka już od 24 lat gości w Państwa domach. Dokładnie 29 marca 1994 roku ukazało się pierwsze wydanie naszego programu, które poprowadziła Elżbieta Długosz. Od samego początku telewizja jest jedną z form działalności Kozienickiego Domu Kultury. Od października 2015 roku mamy nową siedzibę w Centrum Kulturalno-Artystycznym przy ulicy Warszawskiej. Nowe studio daje nam nowe możliwości. Tworzymy lokalny program w zupełnie innych, dużo lepszych niż dotychczas warunkach, z wykorzystaniem wirtualnego studia. Codziennie przygotowujemy dla Państwa nowe materiały informacyjne z terenu całego powiatu kozienickiego w jakości HD. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów, kontynuujemy też cykliczny program Rozmowa Z, w którym przeprowadzamy wywiady z gośćmi zapraszanymi do studia. Miło nam też poinformować, że właśnie w tym roku, w marcu, nasze dwie redakcyjne koleżanki, Marta Augustyn-Pulkowska i Agnieszka Gajda, zostały szczęśliwymi mamami. Gratulujemy i cieszymy się, że nasza redakcyjna rodzina się powiększa. Do naszych widzów docieramy poprzez sieć telewizji kablowej, gdzie mamy wykupiony swój kanał, oraz poprzez internet, a dokładniej kanał YouTube Kozienickiego Domu Kultury.